Na program zaprasza księgarnia internetowa bonito.pl. Radość z czytania. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wszyscy kojarzycie pieśń o Rolandzie, o tym wspaniałym francuskim wojowniku, dla którego najważniejszy był honor i który zginął za wiarę. Fantastyczny człowiek, prawda? No, nie do końca, bo wszyscy na polskim podniecamy się historią jakiegoś francuskiego rycerzyny, która swoją drogą jest zmyślona, podczas gdy prawdopodobnie najbardziej honorowym i najlepszym rycerzem w historii był Polak, Zawisza Czarny. Poznajcie go już teraz w Historii bez cenzury. Pochodził z niezbyt nadzianej rodziny i o jego dzieciństwie zbyt wiele nie wiadomo. Nie do końca wiemy też nawet, kiedy się urodził, ale było to w okolicach 1370 roku. Jego ojciec co prawda nie dożył, żeby zobaczyć, jak synowie stają się fantastycznymi rycerzami, ale gdyby nie wychowanie, które im zapewnił i odrobina szczęścia, to kariera naszego bohatera mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Według legendy w młodości Zawisza razem z braćmi i ojcem wracał z Węgier do ojczyzny i wtedy zobaczyli, że banda oprychów napada jakiegoś niewinnego gościa. Ojciec kazał chłopakom przegonić bandziorów i kiedy to zrobili, okazało się, że uratowali życie włoskiemu wirtuozowi szermierki, niejakiemu Ippolito. Wszyscy chcieli się u niego szkolić, ale mało kogo było na to stać, a on był tak wdzięczny za uratowanie życia, że został trenerem chłopaków. Szkolił ich przez ponad 2 lata i po takim treningu śmiało można powiedzieć, że byli najlepiej przygotowanymi rycerzami w królestwie. Zawisza zdawał sobie sprawę, że jest świetnym rycerzem i doskonale potrafił to zmonetyzować, czyli po prostu sprzedać swoje usługi. Bo nie służył tylko Jagielle, ale też Zygmuntowi Luksemburskiemu, królowi Węgier, bo jak wiadomo, Polak, Węgier, dwa bratanki, ale o tym szykujemy dla was specjalny odcinek. Tymczasem wróćmy do Zawiszy, który został legendarnym rycerzem, bo był cnotliwy. To może by tak wziąć i zostać rycerzem? Nie, bo nie o taką cnotliwość chodzi, tylko o działanie, jak to mawiał Linda, w imię zasad, czyli o honor i pamięć o swoim pochodzeniu, bo pieniądze, które Zawisza zarabiał u Zygmunta, nigdy nie okazały się dla niego ważniejsze niż ojczyzna. Dobrym na to przykładem jest rok 1408. Wtedy nasz bohater przebywał w Bośni i walczył z wrogami Węgier, ale dowiedział się, że Jagiełło szykuje właśnie ekipę do walki z krzyżakami. Nie zastanawiał się długo, ruszył do ojczyzny, rezygnując z naprawdę dobrej kasy, a za nim podążyli inni polscy rycerze. Taki już wtedy Zawisza miał szacun. W naszej reprezentacji pod Grunwaldem Zawisza Czarny był jak Lewandowski. Najbardziej wysunięty, bo najlepszy. Według Długosza jechał na czele chorągwi krakowskiej, czyli elity, do której dopuszczano tylko debeściaków. Nazwa chorągwi nie była zobowiązująca. Wystarczyło być najlepszym, a niekoniecznie z Małopolski. W każdym razie w czasie samej bitwy oczywiście też nie było bata na Zawiszę Czarnego. To podobno on uratował chorągiew przed upadkiem i zniszczeniem. Po bitwie Zawisza jednak nie osiadł na laurach. Po pierwsze dlatego, że nie miał tego w zwyczaju, a po drugie nie miał czasu, bo bardzo szybko musiał dymać na południe, żeby załagodzić bardzo dziwny konflikt z Węgrami. O co chodzi? Już mówię. Otóż jego kumpel i przy okazji król Węgier był związany sojuszem z krzyżakami i naciskany przez nich musiał nasłać na nas swoje wojska. I tutaj Zawisza nie mógł sobie powiedzieć, spokojnie, nie pali się, bo Węgrzy zdążyli już spalić stary Sącz i przedmieścia Nowego, więc na łeb na szyję musiał śmigać na te Węgry, żeby przekonać Zygmunta, że to w sumie tak nie wypada. Zygmunt myślał i w sumie przyznał mu rację i w większości to Zawiszy można zawdzięczać to, że podpisano pokój. Taka okazja, że aż szkoda się nie napić. Zorganizowano więc imprezę w Budzie, w sensie w tej części dzisiejszego Budapesztu, a nie tam, gdzie psy mieszkają. W każdym razie zorganizowano przy okazji turniej, którego zwycięzca miał zgarnąć konia podkutego złotymi podkowami. Oczywiście Długosz napisał, że wygrał Zawisza, ale tak naprawdę najlepszy był tam pewien Ślązak. Przy okazji wyszliśmy na trochę grząski grunt, bo z tymi turniejami u Zawiszy to wcale nie było tak kolorowo.
Powszechnie uważa się, że Zawiszo Czarny swoją sławę zdobył właśnie w trakcie turniejów, ale prawda jest taka, że poza tym w Budzie i jeszcze jednym, to nie mamy żadnych informacji, że brał udział w jakimś innym. Oczywiście może brał, skądś musiał mieć pieniądze, ale prawda jest taka, że swoje doświadczenie zdobył nie w trakcie chałturniczych turniejów, tylko w trakcie prawdziwych, poważnych bitew, gdzie trzeba się było wykazać ogromnymi jajami. Zresztą jest jeszcze jeden dowód na to, że Zawisza Czarny miał jaja ze stali, bo myślę, że nie każdy odważył żeby się wjechać na chatę razem z drzwiami samemu papieżowi. A miało to miejsce podczas soboru w Konstancji, gdzie pewien dominikanin napisał bardzo obraźliwy dla Polaków i naszego króla tekst. I zrobił to oczywiście na zlecenie kogo? Krzyżaków. Ale pech chciał, że na miejscu byli polscy posłowie z Zawiszą na czele. Przerwali obrady i zaczęli domagać się ukarania dominikanina i spalenia wątpliwej jakości dzieła. Ale papież Marcin V powiedział Polakom, żeby zamknęli ryje, bo rzuci na nich klątwę. Ale nasz Zawisza bardziej bał się ujmy na honorze niż wiecznego potępienia i po pewnym czasie, kiedy papież spokojnie wsuwał sobie obiad w domu, ktoś nagle wywalił drzwi z kopa i chwilę później stanął w nich kto? Oczywiście, że Zawisza Czarny w bardzo ostrych słowach powiedział papieżowi, że jeżeli nie każe dominikaninowi odwołać tego, co napisał, to spotka go coś znacznie gorszego niż klątwa. Papież wyczuł, że raczej nie ma tu opcji do negocjacji i kazał dominikaninowi wszystko odszczekać, a sułtanna Marcina V pewnie poszła do prania. Bo ja umiałem zadbać o dobre imię Polaków. A wy? Poza walką Zawisza miał też inne talenty, na przykład do rozkręcania imprez z ogromnym rozmachem. Najpopularniejszym baletem, jaki zorganizował, był ten przy okazji koronacji czwartej żony Jagieły. I można by pomyśleć, że to nie lada sztuka przebić kilkudniowy balet u króla, ale nie dla naszego bohatera. Poza tym wiele osób wiedziało, że rozkręca imprezy lepiej niż mechanicy Subaru, więc pojawiło się u niego kilka znaczących szych, na przykład król Węgier, król Szwecji, Norwegii i Danii, kilku książąt, a nawet papieski legat. I imprezie nie przeszkodził nawet fakt, że była organizowana w piątek, a z racji tego, że był tam papieski reprezentant, to lekkim przypałem byłoby podanie mięsa w post, ale i z tym sobie poradzono. Jedzono ryby, a że dzięki Bogu alkohol nie jest z mięsa, to wszyscy schlali się jak świnie. Ale nie tylko wobec władców Zawisza potrafił sypnąć hajsem. Znany był z tego, że pomagał ubogim rycerzom. Jeśli widział, że taki gość jest honorowy i utalentowany, to stawał się poręczycielem przy pożyczkach. Wiedziano, że można na niego w tej kwestii liczyć nie tylko dlatego, że był bogaty, ale głównie dlatego, że przestrzegał kodeksu rycerskiego jak mało kto i stratę paru groszy na pewno ścierpiałby lepiej niż ujmę na honorze. Bardzo szanowano też Zawiszę za to, że nie miało dla niego znaczenia, kto z jakiej warstwy społecznej pochodzi. Można było być z najbardziej zabitej dechami nory i kompletnie nie miało to dla niego znaczenia. Dość istotny w tym wszystkim pewnie był fakt, że większość z tego, co miał, osiągnął sam, a nie miał podane na tacy, więc wierzył w ludzi. I dobrym przykładem na to jest fakt, że wystarał się o nobilitację dla pewnego mieszczanina, a w tamtym okresie zdarzało się to tak rzadko, jak dzisiaj tłumy pasażerów na radomskim lotnisku. Po pamiętnym wjeździe na chatę papieżowi nasz bohater postanowił się nieco ustatkować. Ze swoją żoną, Baśką, dorobił się czterech synów i było to bardzo szczęśliwe małżeństwo, choć wcale nie jest powiedziane, że pierwsze. Skąd to wiemy? Bo zachował się taki dokument z 1419 roku, którego nadawcą był pleban Mikołaj, syn Zawiszy z Garbowa. Wiele więc wskazuje na to, że było to dziecko naszego bohatera Zawiszy Czarnego i jakiejś nieznanej szlachcianki. Z żoną i czwórką dzieciaków na głowie postanowił chwilowo odpuścić sobie jeżdżenie po Europie i walkę, za to zainteresował się handlem ziemią i okazało się, że w tej kwestii też miał ogromny talent. Skupował się hurtem, sporo zainwestował, ale opłaciło się to, jaki zaliczył awans jako właściciel ziemski, świetnie widać po jego tytulaturze, bo jako młody rycerz był zaledwie Zawiszą z Grodziny, ale u schyłku życia już panem na zamku w Rożnowie, co oczywiście nie znaczy, że miał jeden zamek, nie, nie, miał dwa, i 20 wsi. Zawisza otrzymał też trochę urzędów od wdzięcznego króla Jagieły. Na przykład starostwo na pograniczu z Krzyżakami. Przyznacie, że to nie była najbezpieczniejsza okolica, ale w ten sposób król chciał pokazać potencjalnym agresorom, że już na początku swojej inwazji będą musieli stawić czoła naszemu największemu koksowi. Nine, 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 nine! Ja to muszę iść do domu coś załatwić.
Jak już ustaliliśmy, najważniejszymi wartościami dla Zawiszy były honor i ojczyzna. Brakuje tylko Boga, ale to właśnie z powodów religijnych znowu złapał za miecz. Nasz bohater urodził się kawał czasu po krucjatach do Ziemi Świętej, ale nie za bardzo mu to przeszkadzało, bo w jego czasach niewiernych też było dość sporo. Na takiej wyprawie można było nieźle zarobić i przy okazji zapewnić sobie wieczny żywot w niebie. Swoją drogą Zawisza wiedział też, że nie ma sobie równych wśród europejskiego rycerstwa i chciał powalczyć z kimś nowym, a tak się akurat składało, że jego stary kumpel, król Węgier, organizował wyprawę na Turków. Oczywiście pomocą Zawiszy nie pogardził. Dotarli pod twierdzę Gołubiec nad Dunajem i zaczęło się oblężenie, ale z każdym dniem Zawisza utwierdzał się w przekonaniu, że tym razem stał się częścią zespołu bardziej przypominającego Boysów niż Pink Floyd. Innymi słowy, tym razem wojsko, do którego się zaciągnął, było po prostu kijowe. Niestety zauważyli to również przeciwnicy i pod koniec maja 1428 roku doszło do kontrataku. Większość patałachów walczących po stronie Zawiszy uciekła, ale nie nasz bohater. Widział również, co się dzieje, Zygmunt Luksemburski i wysłał łódź, żeby ratować swojego najlepszego żołnierza, ale to była ostatnia rzecz, jaka przeszła przez myśl naszemu bohaterowi. Podobno odmawiając pomocy, powiedział: nie ma takiej łodzi, która mogłaby przewieźć mój honor. Odesłał łódź, ubrał zbroję, złapał za kopię i ruszył na Turków. W amerykańskim filmie pewnie sam by wszystkich pokonał, ale to nie był amerykański film, tylko tureckie średniowiecze. Momentalnie go otoczono, pojmano, a że miał super lśniącą zbroję, półczarnego orła w herbie, no i przede wszystkim walczył najlepiej ze wszystkich, to uznano go za jakiegoś księcia albo nawet króla. I zdano sobie też sprawę, że można za niego wziąć ogromny okup i to właśnie Zawiszę zgubiło. Nasz bohater niewoli się nie bał, dobrze wiedział, że jego kumpel Zygmunt zapłaci za niego każde pieniądze i pewnie tak by było, gdyby nie niezdecydowanie Turków. Otóż nie mogli się dogadać, którego z nich jeńcem będzie Zawisza. Nie ma się co dziwić, bo za okup z Zawiszy można pewnie było żyć jak sułtan, więc kiedy jeden z Turków zauważył, że przegrywa batalię o to, czyim jeńcem będzie Zawisza, to stwierdził, że jak on nie będzie miał tych pieniędzy, to nikt ich nie dostanie. I ściął Zawiszy głowę. No widzisz, jaki ty głupi jesteś, siara. Zarżnąłeś kurę, która znosiła złote jaja. Widzisz, Wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. Niektórzy twierdzą, że to tylko plotka i nasz bohater zginął w trakcie samej bitwy, a Długosz, jak wiadomo, czasami miał skłonności do pierdzielenia głupot, ale akurat w tym wypadku bym mu uwierzył, bo razem z Zawiszą do niewoli trafili inni polscy rycerze, którzy po latach mogli opowiedzieć kronikarzowi, jak to faktycznie wyglądało. Jak zresztą nie zginąłby Zawisza Czarny, to śmierć za wiarę dopełniła jego wizerunek rycerza idealnego. Zawisza zginął, ale jego geny krążyły po Polsce jeszcze naprawdę długo. Jego ród po mieczu, czyli w linii męskiej, wymarł co prawda w średniowieczu, ale po kądzieli, czyli w linii żeńskiej, przetrwał naprawdę kawał czasu. Te bohaterskie geny dały o sobie znać w naszej historii jeszcze nie raz, bo wśród potomków Zawiszy Czarnego historycy odnajdują chociażby Stanisława Koniec Polskiego czy, uwaga, majora Henryka Hubala Dobrzańskiego. Bić Niemców! Jeszcze Polska nie zginęła! Czyli to nie jakiś Roland, tylko nasz Zawisza był ideałem rycerza. Pamiętajcie o nim tak jak pamiętał Matejko, Kossak czy harcerze, dla których przecież jest wzorem. Dajcie nam znać, co o nim myślicie na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek. I pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury. A one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.